Już niemal koniec sezonu rowerowego w Polsce, ale przed nami jeszcze bardzo ważna impreza Mistrzostwa Polski w maratonie MTB w Dąbrowie Górniczej. Na starcie zarówno amatorzy, jak i zawodowcy. Ponad 800 osób, a za chwilę rozpoczynamy. Nieprawdopodobnych emocji dostarczyli szczególnie zwycięzcy elity mężczyzn walczący o końcowy triumf. Dariusz Batek i Wojciech Halejak z grupy HP Feris zczepili się rowerami, co upadkiem przypłacił ten drugi. Incydent stłumił radość zwycięzcy. Jechaliśmy już sami z Wojtkiem. No, dzisiaj był naprawdę w świetnej dyspozycji, ciężko mi go było urwać, atakowałem wielokrotnie, nie dałem rady. No i pozostało nam po prostu ścigać się na finiszu. Skończyło się, jak się skończyło. Darek bardzo agresywnie poszedł po wewnętrznej. Niestety zahaczyło mnie i wywróciłem się. No, tak to bywa czasem w sporcie. Pod nieobecność kontuzjowanej Mai Włoszczowskiej najszybsza w elicie kobiet była brązowa medalistka ostatnich Mistrzostw Świata w sprincie Aleksandra Dawidowicz. Wszystko rozgrywało się na finiszu, a że Mistrzostwa Świata w sprincie był rozgrywany tydzień temu i na którym mi poszło bardzo dobrze, to pokazało to, że dysponuje jednak dobrym sprintem. Jako że poza elitą w Mistrzostwach Polski wystartowali także amatorzy, dopisała frekwencja. Organizatorzy przygotowali dla ponad 800 uczestników aż 29 kompletów medali. Fantastyczne organizacje. Myślę, że to były pod względem organizacyjnym i logistycznym jedne z najlepiej przygotowanych zawodów w historii maratonów. Mistrzostwa Polski za nami, ale to nie koniec emocji kolarskich. Finał sezonu rowerowego i ostatnia edycja Pucharu Polski w sobotę w Kwidzynie.